wychowałem się w innych czasach. Ja wiem, że teraz to zabrzmi jak wyznanie jakiejś patologii, ale to jest prawda. Zapytajcie moich roczników, tych starszych. Ja byłem bitym dzieckiem. No tak, widać? To nie było tak, że matka dawała nam klapsy w tyłek. Jakie klapsy? Matka nas biła tym, co było pod ręką. Pasek, skakanka, kapeć, ojciec. Czymkolwiek. Obecni rodzice o takim wychowaniu dzieci mogą tylko pomarzyć. Obecni rodzice muszą tłumaczyć się z każdego klapsa. Jaki klaps? Nie, panie policjancie, nie, to nie był klaps. Nie, to był taki krótki, szybki dotyk. Nie było tak, że tylko moi rodzice mnie bili. Nie, wszyscy koledzy w klasie byliśmy bitymi dziećmi. Dobra, mieliśmy jednego kolegę, co to nie był bity. To on, jak była długa przerwa, sam w kącie płakał. Rodzice mnie nie biją, nie interesują się, pewnie mnie nie kochają. Ale za to my go napierdalaliśmy, żeby mógł się poczuć jak w normalnej rodzinie. Tato, pożyczyłbyś mi twój skórzany pasek z tą metalową sprzączką? A po co ci, Marcin? Zajęcia wyrównawcze. Gdy mieliśmy 12 lat, rodzice Konrada przed zieloną szkołą powiedzieli nauczycielce, że jak Konrad będzie niegrzeczny, że może dać mu klapsa w tyłek. Wyobraźcie sobie teraz, żeby teraz rodzic podszedł do nauczyciela i powiedział mu, no, to moje dziecko, przejebane, jak coś to mu jebnąć. Tylko nie po twarzy, my bijemy zawsze po piętach i po nerkach. A za moich czasów, jak ja bym zadzwonił na telefon zaufania, to ojciec by mi chyba wjebał za to, że dzwoniłem i za każdy impuls, który zużyłem. A ta babka z telefonu zaufania i bardzo dobrze, bo się należy gówniarzowi, tam zawraca fujarę, konfident. Jeszcze raz go tam za mnie, jeszcze raz go. Dzisiejsza młodzież. Lepsze bite dziecko niż zdechłe. Ciężko jest teraz wychować dzieci, bo brakuje autorytetów. Czy nauczyciele są teraz autorytetami? Nie. Dzieci wolą słuchać youtuberów, raperów, a nauczycieli mają wszyscy gdzieś. Rodzice, dzieci, nawet minister oświaty. Dlatego nauczyciele, aby mieć większy szacunek i respekt, powinni nagrywać rapy. Jak by to mogło wyglądać? Zobaczcie. Elo ziomeczki, rap nauczycieli. Essa, essa! Rozkmina w bucie, mordo jest prosta. Za ściąganie na klasówce możesz w ryj dostać. Buda gorsza od ulicy, nieważne są zasady. Będę konfidentem, gdy przyjdzie to twój stary. Nie trzymasz zasad, mordo? Zobacz, co się stanie. Gorzej niż na psiarni, na dyrektora dywanie. Jebać 2600 na rękę. Jebać ministra oświaty! Raperzy robią to dla fejmu, a my jak na podwórku uczymy nie dla hajsu, ale dla szacunku. O imprezach, dragach, sukach to już nudzi, a mi płacą, żeby zrobić z siebie ludzi. Jaka pensja, taki rap. Oczywiście, nie uważam, że nauczyciele powinni bić dzieci, ale uważam, że chociaż powinni mieć prawo do tego, żeby móc im oddać.